trwają prace związane z budową parkingu dwupoziomowego koło dworca PKP. Roboty się toczą, a planów budowlańców nie pokrzyżował koronawirus. Budowa parkingu dwupoziomowego przy dworcu transportowym jest w końcowej fazie realizacji. Trwają roboty instalacyjne w zakresie wyposażenia w instalacje. Z takich zasadniczych robót została do wykonania nawierzchnia betonowa, ta jezdna pod miejsca postojowe. Terminem końcowym realizacji jest uzyskanie przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie i to zgodnie z umową jest przewidziane na 31 sierpnia. I wszystko wskazuje, że te terminy zostaną dochowane. Inwestycja kosztowała około 13 milionów złotych przy znacznym dofinansowaniu środków z Unii Europejskiej. Całość będzie stanowiła rozbudowę infrastruktury węzła transportowego na terenie Tczewa.